Sí. Sezon 2001-2002 okazał się szczęśliwy dla Legii Warszawa. Po 7 latach oczekiwania mistrzem Polski została właśnie drużyna z Łazienkowskiej. Piłkarze Dragomira Okuki grali pewnie w obronie, kreatywnie w pomocy, szybko i skutecznie w ataku. W wyścigu po tytuł mistrzowski zostawili w tyle swojego najtrudniejszego rywala w Ekstraklasie – Wisłę Kraków. Legia sprzątnęła Wiśle sprzed nosa także Puchar Ligi. Losy tego trofeum, podobnie jak w przypadku mistrzostwa, rozstrzygnęły się na stadionie przy Reymonta. Piłkarzem Henryka Kasperczaka został na pocieszenie pewnie zdobyty Puchar Polski. Z Ekstraklasy spadły Stomil Olsztyn i Śląsk Wrocław. W barażach pierwszą ligę kosztem drugoligowego Górnika Łęczna uratował KSZO Ostrowiec. Z drugiej pary barażowej zwycięsko wyszła drużyna drugoligowca Szczakowianki Garbarni Jaworzno. Mimo odwołań prezesa Radomska Tadeusza Dąbrowskiego w spektakularnej sprawie Branko Rasicza, jego RKS zasilił drugą ligę. A do kogo należała runda jesienna bieżącego sezonu? Oczywiście do Macieja Żurawskiego i spółki. Mistrzostwo jesieni, znakomita gra zespołu Henryka Kasperczaka w Pucharze UEFA, przedłużenie kontraktu z popularnym Żurawiem, negocjacje z Kamilem Kosowskim. Wisła celuje w pierwsze miejsce także na koniec sezonu, ale o tym, kto będzie mistrzem, przekonamy się po 30 kolejkach. Solidnie grała Legia, widowiskowo Katowice i Groklin, skutecznie Odra i Górnik z Andrzejem Niedzielanem na czele. Do Ekstraklasy wrócił Lech i pełne trybuny w Poznaniu. Jest za czym tęsknić do wiosny. Popatrzmy. Jam, boogie, woogie, jam, slam, bust the dialect, I'm the man in command, come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster, boo cool ducks, but I still rock Nike, with the razzle dazzle, a star I might be, scribble, dribble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle, yes, 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 on and on as I flex, get with the flow, birds manifest, feel the vibe from here to Asia, dip trip,
To był szczególny rok dla kibiców, trenerów i piłkarzy Arsenalu. Po 4 latach mistrzowski tytuł wrócił na Highbury. Drużyna Arsena Wengera ubiegły sezon zakończyła w podwójnej koronie. Do zwycięstwa w lidze dołożyła Puchar Anglii. Oba trofea wywalczyła we wspaniałym, porywającym stylu, czego najlepszym dowodem będzie gol strzelony przez Bergkampa. Gol roku. A reszta ligi pozostawała w cieniu drużyny Arsena Wengera. Inni menadżerowie mogli tylko bić brawa mistrzom, czasem cieszyć się ze zwycięstw swoich drużyn. Od 1 stycznia mijającego roku kanonierom udawało się dosłownie wszystko. Tony Adams w glorii zwycięzcy zakończył karierę. Thierry Henry został królem strzelców. Wenger zagrał na nosie Alexowi Fergusonowi. Vieira był królem środka pola. Adams następne sukcesy będzie świętował z wysokości loży dla VIP-ów. Jego miejsce w zespole zajął Sol Campbell, który dla kibiców Tottenhamu już zawsze będzie Judaszem. Przechodząc z White Hart Lane na Highbury, powiedział, że o transferze decydują tylko względy sportowe, a nie finansowe. Z Arsenalem będę mistrzem kraju, stwierdził Campbell i słowa dotrzymał. A takimi akcjami zasłużył na uznanie kibiców Arsenalu. Za sukces kibice kanonierów mogą uznać także fakt, że nie pożegnał się z tym klubem Patryk Vieira, który miał propozycję z Realu. Najważniejszym meczem sezonu było spotkanie na Old Trafford. Gol Wiltorda rozstrzygnął losy mistrzostwa. Wygrać tytuł i to w dodatku na stadionie Manchesteru, czyż może być słodsza chwila dla kibica, który na sercu nosi armatkę, czyli symbol kanonierów. Arsène Wenger, Gerard Houllier, Alex Ferguson. Taka była kolejność na mecie sezonu. Menadżerowi Liverpoolu i menadżerowi Manchester United sylwestrowy toast na pewno nie będzie smakował tak jak Wengerowi.
efektownie. Liga włoska ma już 104 lata. Staruszka trzyma się jednak dzielnie. Wciąż wzrusza, ekscytuje, zapewnia emocje i tak co roku. Miniony sezon trzymał w napięciu do ostatniej kolejki. Inter ma na koncie 13 tytułów, na kolejny czeka 13 lat. W maju okazało się, że jeszcze poczeka. Na stadionie olimpijskim w Rzymie zabrakło olimpijskiego spokoju. Miał go za to najgroźniejszy rywal do tytułu, Juventus Turyn, który mógł cieszyć się z 26 tytułu Mistrzów Włoch. Lato we Włoszech było jak zwykle gorące. W powietrzu około 40 stopni Celsjusza, na rynku transferowym prawie 100. W tym sezonie na ligowej karuzeli wciąż kręcą się wielkie mecze wielkich klubów. Dla Włochów istotne jest też to, że przekłada się to na dobrą postawę w Lidze Mistrzów. Jak zwykle emocji dostarczają derby wielkich włoskich miast. Lazio udowadnia, że można mieć pustą kasę, ale całą furę punktów i wielką ochotę na Scudetto. Włosi bywają roztargnieni, zdarzają im się pomyłki. Częściej jednak piłkarze włoskiej Serie A mają bardzo celne oko. Nawet Ronaldo do dziś płacze, że nie gra już w lidze włoskiej. ...2002 miał być rokiem Realu Madryt, który obchodził swoje stulecie. Królewscy mieli nadzieję uczcić jubileusz 4 trofeami. Udało się wygrać Ligę Mistrzów i Puchar Interkontynentalny. Krajowe trofea zgarnęli rywale. Puchar Króla po finale rozegranym na Santiago Bernabeu 6 marca, więc dokładnie w rocznicę powstania klubu, wznieśli piłkarze Deportivo La Coruña, psując przygotowaną fetę. Ligę pewnie wygrała Valencia.
Piąty w historii tytuł cieszyłby walców stadionu Mestalla tym bardziej, że został wywalczony po 31 latach od ostatniego triumfu. Transfer Ronaldo do Realu Madryt był wydarzeniem letniej przerwy w rozgrywkach. Początkowo z przybycia brazylijskiego mistrza świata najbardziej cieszył się szef marketingu madryckiego klubu. Potem powody do satysfakcji mieli także kibice. Ronaldo zaczął strzelać gole. Meczami Realu i Barcelony żyje cała Hiszpania. W tym roku wielcy rywale zagrali ze sobą czterokrotnie. W półfinale Ligi Mistrzów górą był Real. Królewscy wygrali 2-0 w Barcelonie, a na Santiago Bernabeu w Madrycie był remis 1-1. Obydwa mecze ligowe rozegrano na Camp Nou w Barcelonie. 1-1 w poprzednich rozgrywkach i 0-0 w bieżących. Ten ostatni mecz rozczarował wszystkich, którzy spodziewali się wielkiego futbolu. Była za to walka i skandaliczne zachowanie się kibiców Barcelony w stosunku do Luisa Figo. Rewelacją pierwszej części sezonu 2002-2003 jest drużyna Realu Sociedad. Piłkarze z San Sebastian po siódmej kolejce objęli prowadzenie i nie zwalniają tempa. W tych rozgrywkach jeszcze nie przegrali. Znakomity duet napastników Kovacevic-Nihat, pomysłowo grająca druga linia z Karpinem i De Pedro oraz solidna obrona to największe atuty zespołu. Baskijscy kibice marzą o powtórce z 1982 roku, kiedy Real Sociedad ostatni raz był mistrzem Hiszpanii. Jaka jest recepta na sukces? Trzeba po prostu grać z głową, twierdzi Turek Nihat. W piłce nożnej najważniejsze są gole. Na hiszpańskich boiskach pada ich wiele, w tym sezonie średnio ponad 2,5 gola na mecz. Wszystkie są ważne, ale najprzyjemniej wspomina się te najpiękniejsze.
Niektórzy mówią, francuska piłka upadła bardzo nisko. Reprezentacja przegrała z Kretesem na Mistrzostwach Świata. Kluby nie dość, że w komplecie odpadły z Ligi Mistrzów, to do wiosennych rozgrywek Pucharu UEFA awansował zaledwie jeden zespół. Tak złego bilansu Francuzi nie mieli w pucharach od 10 lat. To wszystko prawda, ale liga to liga. Nad Sekwaną nigdy nie brakowało sensacji. Tak jest i w tym sezonie. Lyon. Mistrzowie Francji liczą w tym sezonie przede wszystkim na fenomenalnie strzelającego rzuty wolne Juninho. Na ligę to starcza. Zespół Paula Le Guena jest w czołówce. Na Europę nie bardzo. Drużyna po frajersku odpadła z Ligi Mistrzów, a potem skompromitowała się w Pucharze UEFA z tureckim Denizlisporem. Ronaldinho po wspaniałych dla siebie Mistrzostwach Świata miał zrobić furorę w Paris Saint-Germain. Póki co częściej leczy kontuzję niż gra, a przy okazji skłócił się z trenerem Luisem Fernandezem. Paryż po dobrym początku sezonu wyraźnie oklabł w listopadzie i grudniu. I dalsza praca Fernandeza w Paryżu przypominała chodzenie po ruchomych piaskach. Jacek Bąk, Rigobert Song i ich Lens nie mają tak udanego sezonu jak poprzedni, gdy wywalczyli tytuł wicemistrzów Francji. Klub nie dał rady pogodzić gry w Champions League i lidze. Chcąc złapać dwie sroki za ogon, nie chwycił żadnej. W konsekwencji w lidze jest daleko, a w pucharach już nie gra. Kto jest najbardziej utalentowanym napastnikiem we Francji? Kto biega najszybciej, strzela najmocniej, a na dodatek co tydzień szokuje nową fryzurą? Djibril Cissé, rzecz jasna. Cissé po kontuzji wraca do wielkiej formy. Dzielnie wspomaga go rewelacyjny Benjamin Varuvari. Mając takie perełki, Giroud może pomyśleć i o pucharach w tym sezonie, i o wyeliminowaniu Liverpoolu w pucharze UEFA. Monaco i jego lider, reprezentant kraju Ludovic Juli, odzyskali formę i przynależne miejsce w czołówce. Po chudym roku, gdy klub z księstwa bronił się przed spadkiem, drużyna walczy o powrót do Ligi Mistrzów. Na twarz Didier Deschampsa powrócił uśmiech. Największa rewelacja sezonu. Guingamp, Sochaux, a może Marsylia? Chyba jednak Beniaminek z Nicei, złożony po części z piłkarzy uznawanych za przebrzmiałe gwiazdki, a po części z niedoświadczonych graczy, którzy całe lata grali w drugich i trzecich ligach. I co? I zamiast wlec się w ogonie, Kaba Diawara i jego koledzy od początku sezonu nie schodzą poniżej trzeciego miejsca. Liga francuska to przede wszystkim jednak bramki. I to jakie? Że kilka spektakularnych akcji, kilka pięknych bramek z tego sezonu, z Ligi Francuskiej. Naprawdę warto oglądać Ligue 1.
Thank you.